Rady Zjazdu Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie wszystkich delegatów, przedstawicieli ponad 200 organizacji młodzieżowych Prawa i Sprawiedliwości powiata. Witam naszego gościa honorowego naszego zjazdu, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. Zjazdu jest otwarta dla przedstawicieli mediów. W drugiej części, tej zamkniętej, zajmiemy się aktualizacją programu Prawa i Sprawiedliwości dla młodych. Jesteśmy, podkreślam, jedyną partią w Polsce, która ma program dla młodych. Będziemy dziś o tym programie dyskutowali. Będziemy rozmawiali o kongresie Prawa i Sprawiedliwości dla młodych, który jest szykowany, a także 16 konwencjach regionalnych i o tym, w jaki sposób dotrzeć do młodych ludzi z prawdą, z przekazem, z programem Prawa i Sprawiedliwości, bo coraz więcej młodych osób dziś przekonuje się, że w 2007 roku Donald Tusk pobił rekord świata w ściemnianiu. I my musimy przekonać dalsze osoby młode o tym, że mamy propozycje, mamy konkretne rozwiązania. Będziemy rozmawiali o planach Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości na najbliższy okres czasu i poprzez to, że zostały zakazane spoty wyborcze, a także billboardy, to bardzo dużą rolę odegrają młodzi wolontariusze w tej kampanii i na pewno Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości włączy się bardzo mocno i intensywnie w kampanię. Tymczasem proszę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem jeszcze raz podziękować za to, żeście mnie tutaj zaprosili, za to, żeście tutaj przyjechali. Naprawdę z radością patrzę na tą salę, z radością i nadzieją. Nadzieją, że tym razem się uda, że tym razem uda się stworzyć ruch młodzieży, organizację młodzieżową, która będzie trwała. Bo kiedy spojrzę na przeszło 20 lat legalnej działalności politycznej i na organizacje młodzieżowe, które kiedyś powstawały przy Porozumieniu Centrum, a później przy Prawie i Sprawiedliwości, to była to swego rodzaju sinusoida. Momenty dobre, później momenty złe, znów dobre, znów złe. Mam nadzieję, że tym razem ta linia będzie wznosząca, a później już prosta, kiedy osiągniecie szczyt, że będziemy dziać trwale, bo to jest niesłychanie ważne dla kształtu naszego życia publicznego. Życie publiczne w państwach demokratycznych z reguły, czy to się komuś podoba, czy nie, wiąże się z partiami politycznymi i te partie, jeśli chcą działać dla przyszłości, jeśli chcą działać dobrze, muszą mieć swoje zaplecze wśród ludzi młodych. Wśród ludzi młodych, którzy z natury rzeczy są przyszłością społeczeństwa narodu, ale także są przyszłością tych partii, jednocześnie reprezentują coś, co jest ogromnie ważne dla tego, to jest taka linia, działalność publiczna miała charakter autentyczny, miała autentyczne, dobre, prospołeczne motywacje, by była działalnością republikowaną. Młodzi ludzie wnoszą wiarę, wnoszą swoje nadzieje, wnoszą, mam nadzieję, jestem o tym przekonany, szczerość, wnoszą to wszystko razem. Tak jest życie, wraz z wiekiem nieco słabnie. Jesteście potrzebni, jesteście bardzo potrzebni. Potrzebni nam, naszej organizacji. Jesteście potrzebni Polsce. Jesteście potrzebni także dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że przed waszym pokoleniem stoją wielkie zadania, ale jednocześnie stoją też ogromne problemy, można powiedzieć wielkie przeszkody do sforsowania. Stan, jaki jest dzisiaj Polska, można opisywać na różne sposoby, ale na pewno takim opisem, który będzie oddawał w wielkiej mierze istotę rzeczy, będzie taki, który odniesie się właśnie do sytuacji młodego pokolenia.
bezrobocie wśród młodego pokolenia, emigracja wśród młodego pokolenia, perspektywy młodego pokolenia, sposób wykorzystania tego ogromnego zasobu, który został zgromadzony przez, można to tak określić, starszą część młodego pokolenia, czyli tych, którzy skończyli już studia. Ten zasób jest wielki, nieporównanie większy niż w pokoleniach poprzednich. Mówię tutaj przede wszystkim o zasobie różnego rodzaju umiejętności. Jesteście pokoleniem nieporównanie lepiej wykształconym niż poprzednie. Jest to wielkie pytanie, jak to jest wykorzystywane? Czy to jest dzisiaj motor rozwoju naszego kraju? Czy jesteście tym pokoleniem, które będzie tworzyło nową falę polskiego wzrostu, nową falę polskiego kapitalizmu, nową falę, która będzie was prowadziła ku lepszemu, ku dobremu życiu, udanemu życiu, ale która będzie pomagała także pokoleniom starszym, bo to też przecież jest wasz obowiązek. Dzisiaj odpowiedź na te pytania jest niestety negatywna. Nic takiego się nie dzieje, to można by określić jako wykorzystywanie, umiejętne wykorzystywanie, zorganizowanego, zaplanowanego wykorzystywania tej wielkiej szansy, jaką stanowicie dla Polski. I dla siebie sam. Musicie pamiętać, że te dwie sprawy są całkowicie nierozdzielne. Wasz los i los kraju jest ze sobą ściśle związany. Jesteście tutaj jako pełnoprawni obywatele, a takiej pełnoprawności nigdzie na świecie poza Polską nie znajdziecie. Kształtować swoje życie, swoje zawodowe kariery, budować rodziny, to musicie myśleć o kształcie Rzeczypospolitej. Musicie zadawać sobie pytanie odnoszące się do tego, czy ten kształt dziś przyjęty jest właściwy. Czy ta droga, która została przyjęta przez nasze społeczeństwo, nasz naród przed 20 laty, przeszło 20 lat, nie wymaga dzisiaj zasadniczej korekty. Czy pewne procesy, które są dziś widoczne, nie zagrażają tym wartościom, o które walczyły starsze pokolenia i które wydawały się już raz na zawsze wywalczone. W tym miejscu muszę wspomnieć o sprawach, które będą, jak wiem, przedmiotem waszych obrad. O sprawach związanych z czymś niesłychanie istotnym. Istotnym pod każdym względem, odnoszącym się do statusu każdego z nas, do naszej wolności, ale odnoszącym się także do kształtu społeczeństwa bardziej pośrednio, ale też bardzo mocno do kształtu naszej gospodarki, do kształtu całego naszego życia. To jest właśnie, jeszcze raz użyję tego słowa, sprawa wolności, sprawa praw politycznych, sprawa tego wszystkiego, co buduje mechanizm demokratycznej kontroli, co buduje najlepszy, najbardziej humanitarny, jednocześnie najbardziej skuteczny w sensie gospodarczym system, jaki stworzyła ludzkość. Otóż ten system w Polsce, system demokracji, gospodarki rynkowej, nigdy nie został zbudowany w sposób właściwy, nigdy nie można było powiedzieć, że został zupełnie dokończony. Ale dziś można to już powiedzieć wprost, jest kwestionowany. Dziś mamy coraz liczniejsze, czynione zwykle pod różnymi pretekstami, ataki na obywatelskie wolności. Dziś będzie o tym mowa w naszym programie Prawa i Sprawiedliwości. Wyłączane są teraz to nowe mechanizmy kontroli społecznej. To znaczy, może użyłem tutaj niewłaściwego słowa, stare mechanizmy kontroli społecznej, które powinny działać, a które w tej chwili w istocie już nie działają. Ta władza, którą mamy dzisiaj, po prostu tych mechanizmów się boi. Nie jest w stanie przy ich funkcjonowaniu rządzić. Nie jest w stanie funkcjonować w normalnym, właściwym dla demokracji starciu z opozycją. Starciu merytorycznym, ale starciu politycznych przeciwników, a nie śmiertelnych wrogów. Głosi, że opozycja jest czymś w istocie niedopuszczalnym. Ta władza nie jest w stanie tolerować CBA, niezależnej Najwyższej Izby Kontroli, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest w stanie tolerować kontroli opozycji nad służbami specjalnymi i można by tego rodzaju przykładów tutaj przytaczać więcej. To dzieje się już właściwie od początku tej kadencji, ale ostatnio dochodzą do tego nowe wydarzenia. Dzisiaj nie jest już w stanie
tolerować nawet wolności w internecie. Dzieje się to w sytuacji zupełnie niesłychanej, wskazującej też na całkowity brak praworządności. Bo praworządność polega, proszę Państwa, na tym, że prawo jest stosowane tak samo w takich samych sytuacjach. No, przypomnijmy sobie, co się działo wokół świętej pamięci mojego brata, prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tak straszliwie było atakowane, obrażane, a w kancelarii prezydenta leżały całe pliki umorzeń spraw przez prokuraturę, bo obywatele, nie kancelaria, tylko obywatele wysyłali zawiadomienia o przestępstwie i prokuratura to umorzyła. Dzisiaj o 6 rano wkracza się do młodego człowieka, który prowadzi stronę internetową, nie wiem jak to, stronę internetową, no krytyczną wobec obecnego prezydenta. Może przyśmiewczą, ale w końcu na tym polega demokracja, że jest wolność, także śmierć. Otóż, Szanowni Państwo, w takich samych sytuacjach zupełnie inna reakcja. To jest w państwie demokratycznym kompletnie niedopuszczalne. To jest dzielenie obywateli, dzielenie wielkich grup społecznych na dwa rodzaje. Tych, którzy mają prawa i tych, którzy praw nie mają. I to jest, proszę Państwa, istota tej kampanii, która jest dzisiaj prowadzona. Kampanii przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, kampanii w tej chwili przeciwko różnym innym grupom. Wy nie macie praw. Prawa mamy tylko my. Waszym obowiązkiem jest temu przeciwstawić. Nie tylko w imię Waszych własnych interesów, tylko w imię interesów Polski. Każdy, kto chce Polski nowoczesnej, musi wiedzieć, że tego rodzaju system, który jest nam dzisiaj proponowany, jest systemem anachronicznym, że dzisiaj Polska jest spychana na wschód albo u różnego rodzaju strukturą, które funkcjonują w trzecim świecie. Ktoś powie, to tylko pojedyncze małe kroki. Tak, zawsze się tak zaczyna. Zawsze się zaczyna od pojedynczych małych kroków. Najpierw się testuje, czy się da, czy się uda. A później idzie się dalej. Pamiętajcie o tym i cieszę się, że chcecie się tą sprawą w trakcie dzisiejszych obrad zająć. Zajmijcie się nią i postawcie sprawę jasno. Bo w tych sprawach potrzebna jest jednoznaczność. Na tego rodzaju praktyki zgody być nie może. I Polacy, w szczególności młodzi Polacy, muszą wiedzieć, co to jest, czym to grozi, ku czemu to prowadzi. Szanowni Państwo, przed Wami obrady, wiele ważnych tematów. Znam zarys Waszego programu. Bardzo trzeba powiedzieć, przed chwilą gratulowałem autorom, części autorów dobrze przygotowanym, ale jeszcze raz chcę podkreślić. Od już raz to mówiłem. Ten program jest dobry. Jest tam dziesiątki punktów do zrealizowania. Ale one mogą być zrealizowane tylko wtedy, jeżeli zmieni się kształt Rzeczypospolitej. Zmieni ku demokracji, ku wolności, ku rzeczywistej gospodarce rynkowej, ale w gospodarce konkurencyjnej, bez przywilejów, bez grup, które mogą zdobywać wielkie środki, wielkie pieniądze, nie dlatego, że potrafią świetnie gospodarować, że są innowacyjne, że są znakomicie przygotowane intelektualnie, tylko dlatego, że mają różnego rodzaju stosunki, różnego rodzaju związki, różnego rodzaju przymierze. Tak to niestety dzisiaj w Polsce wygląda. Jeśli tego nie zmienimy, nigdy nie będzie tak, że Polak jadąc na przykład do Niemiec będzie mógł powiedzieć, zarabiam tyle samo, no, w kraju takie samo autostrady, mieszkam w takim samym mieszkaniu. Nie jestem niczym dobrze. My takiej Polski chcemy, takiej właśnie, która nie będzie pod żadnym względem gorsza i jesteśmy głęboko przekonani, że taką Polskę historycznie rzecz biorąc niezbyt długim czasie można zbudować. Ale przedtem, powtarzam, potrzebna jest ta zmiana. Wszelkiego rodzaju próby powtarzania tego, co mamy dzisiaj, powtarzania tego rodzaju polityki, która jest prowadzona w sprawie 4 lat, muszą się skończyć tak, jak kończą się dzisiaj. Z jednej strony próbą fortyfikacji tej władzy poprzez różnego rodzaju ograniczenia wolności, bo to jest właśnie taka próba ufortyfikowania się, obrony mechanizmami demokratycznymi, które prowadzą do zmiany tego rodzaju władzy, a z drugiej strony kryzysem finansów publicznych, który też jest niczym innym, jak tak zwaną fiskalizacją kryzysów
ogólnego kryzysu polskiej gospodarki, kryzysu tego modelu rozwoju narodowego, któryśmy przyjęli, który z całą pewnością nie przyniesie nam sukcesu. To, jak ten model zmienić, to już jest pytanie, które trzeba stawiać partiom, no nie chcę powiedzieć, że dorosłym, bo wy też jesteście dorośli, ale już nie młodzieżą. I my będziemy niedługo próbowali na to pytanie odpowiedzieć. Ale ważną częścią tej odpowiedzi będzie to, co byście zaproponowali. Dziękuję wam za to. Dziękuję jeszcze raz za to, żeście tu przyjechali. Dziękuję za to, że podejmujecie ten niełatwy trud, jakim jest społeczne zaangażowanie, jakim jest zaangażowanie po tej stronie, która jest dzisiaj atakowana, ale która z całą pewnością jest przyszłością Polski. Dziękuję.